Dziś, proszę Państwa, 82. rocznica zbrodniczej napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec. Jak wyglądały pierwsze godziny II wojny światowej? Czy Polacy spodziewali się niemieckiego ataku? Jak wreszcie byli przygotowani do wojny? O tym już teraz będę rozmawiał z historykiem z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym Tadeuszem Pawłem Rutkowskim, którego bardzo serdecznie witam przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę nam opowiedzieć, przypomnieć troszkę, jak wyglądały pierwsze godziny ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę, no bo najpierw mieliśmy Westerplatte, znaczy właśnie, najpierw Westerplatte 4.48, ale przecież był też atak na Wieluń, chyba o 4.40 tam miało spaść nawet 380 bomb. Tak, znaczy ten atak jest, to był oczywiście jak każdy atak zaskakujący w sensie taktycznym, czyli sam moment ataku, sama chwila oczywiście była zaskakująca, natomiast oczywiście wojna wisiała w powietrzu już od pewnego czasu i dla osób zajmujących się, prawda, a w większości ludzi obserwowali, co się dzieje, no nie była, sam wybuch nie był tak jak wzrok z tego nieba. Natomiast oczywiście moment był jak zwykle zaskoczeniem. Te bombardowania, o których pan mówi, a sam wiem, że jest w dużej mierze przypadkiem, bo wydaje się, że Niemcy po prostu rozpoznali tam mylnie jakieś oddziały polskie, nie widząc ich, prawda, czy zbombardowali miasto na zasadzie, żeby gdzieś te bomby zrzucić, aczkolwiek też można się zastanawiać, czy nie wynikało to generalnie z głębszej strategii terroryzowania zaplecza frontu. Natomiast oczywiście bombardowania, które zaczęły się od rana 1 września, bardzo intensywne, w końcu bardzo silne, ponad 100 samolotowe na Warszawę, bombardowania głównych ośrodków komunikacyjnych, lotnisk przede wszystkim. To jest ten objaw wojny najbardziej widoczny, najbardziej drastyczny i brutalny tego dnia. Mhm. Jeśli chodzi o ten Wieluń właśnie, to jak tam wyglądała ta sytuacja? Bo pan profesor wspomina, że Niemcy spodziewali się tam jednostek Wojska Polskiego, tymczasem doszło pewnie do znacznej, no właśnie, czy wiemy o ofiarach wśród osób cywilnych? No, Wieluń został zmasakrowany, nie bez powodu, w końcu od dłuższego już czasu, od kilkunastu lat jest jego pamięć czczona jako, no nie na równi, ale prawie na równi z Westerplatte, jako symbol początku wojny. Tam zostało zbombardowane, niebronione, nieposiadające na fali artylerii lotniczej miasto, gdzie nie było oddziałów wojskowych, bombardowany szpital oznaczony Czerwonym Krzyżem, prawda? Czyli zgodnie z konwencją genewską, mający nie być bombardowane, i zbombardowane miasto stosunkowo nieduże, zwarte przez bombowce nurkujące, odkrycie zwłaszcza pierwszych lat II wojny światowej, niezwykle celne. Tam zginęło, liczy się, około 2000 ludzi. Nie wiemy dokładnie ilu, ponieważ pod gruzami nawet nie miał kto tych ludzi odkopywać. Także to był autentyczny dramat i niezwykle, prawda, no, takie mocne wejście Niemiec do wojny, no zgodne z założeniami tej wojny. No pytanie właśnie, czy to był świadomy wybór, jeśli chodzi o to, że spodziewali się, żeby uczynić takie szkody ludności cywilnej? Znaczy, to jest taki najbardziej rozpowszechniony pogląd, prawda, że Wieluń miał zastraszyć. Natomiast ja nie do końca się jestem do tego przekonany. Wydaje się, że po prostu są ślady, są informacje z wywiadu niemieckiego, polskich oddziałach właśnie na tej linii rokadowej idącej przez Wieluń i po prostu skierowano w to miejsce bombowce, ono nie przejmując się specjalnie, prawda, szukaniem jakichś celów militarnych, po prostu zbombardowały miasto jako ośrodek, jako miejsce, stację kolejową, miejsce no ważne w tym odcinku frontu, stację kolejową. Natomiast to się oczywiście nie... Więc samo jakby Wieluń jako cel jest chyba w dużej mierze przypadkiem. Natomiast oczywiście to, że bombardowano na dużą skalę cywilne miasto, nie przejmując się w ogóle tym, co się bombarduje, prawda? No i było, wpisywało się założenia tej wojny, o której Hitler mówił 23 sierpnia, prawda, że mają Niemcy uderzyć z pełną brutalnością. Nie przejmować się nością cywilną. I generalnie metodami prowadzenia wojny, których jednym z celów był
terror wobec całego zaplecza frontu, wobec ludności cywilnej, a nie walka wojska z wojskiem. No tak, ale przed 1 września mieliśmy 31 dzień sierpnia, czyli można powiedzieć, że właściwie koniec wakacji. Proszę powiedzieć, jaki wtedy był nastrój wśród Polaków, bo być może właśnie wracali z jakichś urlopów, z wakacji, czy zwykli ludzie spodziewali się wybuchu wojny i jak zareagowali na tę wiadomość? Czy ona się szybko rozeszła? No nie było takich mediów jak dzisiaj, prawda? Trudno powiedzieć. Na pewno w elitach politycznych, szeroko pojętych, świadomość bezpośredniego zagrożenia była. I trzeba też pamiętać, że w zasadzie od sierpnia Polska żyje, czy od czerwca w zasadzie nawet, w stanie takiej pewnej schizofrenii. Ponieważ mamy od marca mobilizację kartkową do wojska. Wojsko, które liczyło niecałe 300 tysięcy ludzi, w połowie roku ma już ponad 500 tysięcy. I stopniowo coraz bardziej wzrasta, mamy tą drugą fazę mobilizacji kartkowej właśnie pod koniec sierpnia. Czyli jest powoływana masa ludzi do wojska. Oni przecież jadą pociągami w mundurach. No to jest ten widok, który pada już od czerwca, jest widokiem codziennym. Mobilizacja oddziałów wojskowych, transporty wojskowe, przygotowania do obrony przeciwlotniczej. W sierpniu już budowano na dużą skalę rowy przeciwlotnicze, były instrukcje, a próbne alarmy, prawda? To jest cały ten jakby obraz czy natężenie, natężone napięciem obraz przygotowań do wojny, a jednocześnie normalne życie, mecze, koncerty, wakacje właśnie, w końcu 1 września. Tak jak jest to i dzisiaj, zaczyna się rok szkolny, dzieci wracają z wakacji, 1 września mają iść ze szkoły. Wszystko się jakby też, nie ma czegoś takiego, że prawda, wszystko zamiera w oczekiwaniu na wojnę. To życie takie normalne, cywilne się toczy. Ale to warto o tym pamiętać, że tak naprawdę wojna miała wybuchnąć 26 sierpnia. Tak, I w związku z czym, gdyby wybuchł 26 sierpnia, byśmy obchodzili rocznicę innej kampanii wrześniowej, bo takich walk i takiego jednak przebiegu wojny by nie było, polskie załamanie musiało być znacznie szybsze. A czy historycy wiedzą, co działo się w Wielkopolsce, jak dokładnie to wyglądało, kiedy i z jaką siłą zaatakowali Niemcy tutaj nasz region, jak znacząco? Wielkopolska jest ciekawym regionem, ponieważ z jednej strony jest to, był także wówczas region silnie zindustrializowany, dobrze rozwinięty, z dużą siecią linii kolejowych, drogowych. Z drugiej strony nie był on celem bezpośredniego natarcia niemieckiego, z czego władze polskie wojskowe, myślę o marszałku Edwardu Siegmundrydze, zdawały sobie sprawę. Natomiast umieszczono w tym Wielkopolsce dosyć silną ugrupowanie wojskowe, jakim była Armia Poznań generała Stanisława Kutrzeby, 4 dywizje piechoty, 2 dywizje kawalerii, z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że miało ono chronić znacznie bardziej narażone na natarcie niemieckie skrzydła Armii Pomorze i Armii Łódź. A z drugiego względu, że obawiano się, że odpuszczenie tego terenu, zostawienie Wielkopolsce tylko jednostek osłonowych spowoduje, że Niemcy wejdą tu jak w masło, prawda, w dobrze skomunikowany teren i błyskawicznie przedostaną się na tyły innych, tych armii, które wymieniłem, zwłaszcza armii Modlin. I dlatego też zostawiono tutaj stosunkowo silne jednostki wojskowe. Natomiast sama Wielkopolska nie była obiektem ataku. On poszedł bokiem w związku z czym na południu. W związku z czym Armia Poznań, tak jak pewnie większość z Państwa wie, opuściła w zasadzie Wielkopolskę bez walki. No chociaż bombardowania, z tego co mi wiadomo, były najpierw na Poznańskiej Ławicy właśnie i tam były też pierwsze samoloty zwiadowcze. Czy nasz kraj, panie profesorze, czy władze w ogóle spodziewały się tego ataku Niemców, bo przecież on był jakąś konsekwencją chyba tej umowy Ribbentrop-Mołotow, czyli Stalina z Hitlerem z 23 sierpnia, prawda? My chyba o wszystkim nie wiedzieliśmy wtedy, natomiast wiedzieli nasi alianci. Tak, ja tutaj szybko się cofnę do tych bombardowań, które pan wspomniał, mianowicie oczywiście bombardowanie było głównie 1
1 września i to ławica, prawda, czyli lotnisko, to się wpisuje w te właśnie pierwsze cele ataków lotniczych. Natomiast lotnicze oczywiście bombardowania były też drobne walki, natomiast nie było, tylko Polska nie była terenem ciężkich walk, nie odpierała natarcie głównych sił niemieckich. To oczywiście nie znaczy, że właśnie bombardowań, starć także z dywersantami niemieckimi na tym terenie nie było. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o co pan pytał, czyli o kwestię spodziewania się wojny. Wojnę przesądza Hitler na początku maja 1939 roku, kiedy zapada decyzję o uderzeniu na Polskę. Tylko w zamierzeniu Hitlera to miało być takie samo uderzenie planowane w swoim czasie rok wcześniej na Czechosłowację. Czyli zneutralizować państwa zachodnie, uderzyć błyskawicznie, złamać opór i spowodować, że na Zachodzie wojna nie wybuchnie, państwa zachodnie nie decydują się na wejście do wojny. Mhm. I ten układ z Związkiem Sowieckim, o którym pan wspomina, był nie tyle przyczyną tej wojny, ile był próbą doprowadzenia do właśnie izolacji politycznej Polski, no bo państwa zachodnie, zwłaszcza Wielka Brytania, usiłowały się z Sowietami porozumieć tak, żeby uzyskać ich wsparcie w ewentualnej wojnie. No wtedy miała być wojna na dwa fronty, ze wsparciem sowieckim i w ten sposób chciano Hitlera do tej decyzji zniechęcić. W związku z czym Stalin, który miał w tym momencie idealny wybór, bo mógł wybierać, czy wejdzie do wojny przeciwko Niemcom, prawda, jako sojusznik Zachodu, czy zachowa neutralność, czy spróbuje się porozumieć z Niemcami. A jak wyglądał nasz odpór? Czy dawaliśmy taki odpór? Bo przecież jednak kilka tygodni trwało, zanim z drugiej strony dostaliśmy ten nóż w plecy od Rosjan. No i dlaczego też w tym czasie zawiedli nas sojusznicy? Francja, Wielka Brytania, gdyby poszło uderzenie jednak od Zachodu, kto wie, gdyby Hitler musiał przenosić swoje siły na Zachód też, kto wie, jakby to wszystko się potoczyło, prawda? Tak, znaczy tutaj, jak powiem, polskie dowództwo naczelne, sztab główny z generałem Stachiewiczem, sam oczywiście generalny inspektor sił zbrojnych, marszałek Śmigłowiec, mają generalnie złą pracę jeszcze, która się ciągnie zarówno od czasu rozliczeń zaraz po klęsce, jak i z historiografii PRL-owskiej. Natomiast trzeba pamiętać, że oni sobie dosyć dobrze zdawali sprawę z dramatycznej dysproporcji sił. A, bo Armia Polska była w trakcie przezbrajania, mimo dużych osiągnięć technicznych, no nie byliśmy w stanie w szybkim czasie skonstruować, produkować nowoczesnej broni. Mało kto był w stanie. A, Zachód też miał z tym problemy, Związek Sowiecki miał z tym duże problemy. W związku z czym zdawano sobie świetnie sprawę z tej dysproporcji. I klęska była wpisana no po prostu z definicji jako efekt wojny, że nie da się jej wygrać, nie da się skutecznie bronić. Dlatego pokładano największe, znaczy jedyną nadzieję, prawda, sojuszników, licząc się, znaczy i starając, podejmując bardzo liczne działania i wywierając presję, żeby sojusznicy do tej wojny przystąpiło, co jak wiemy się udało, ale tylko w sensie formalnym. Stąd polski plan oporu zakładał przyjęcie bitwy granicznej, następnie przyjęcie walnej bitwy na zachodnich terenach, na zachodniej części kraju, w taki sposób, żeby jak najbardziej wykrwawić armię niemiecką, no i przejść w walkach na główną linię oporu, którą przewidywano na Wiśle i Sanie, ale nie podjęto większych przygotowań do jej przygotowania, ponieważ nikt się nie spodziewał tak jednak mimo wszystko szybkiego postępu wojsk niemieckich. No to jest w końcu Blitzkrieg, prawda? To są nowe metody prowadzenia wojny, to są też bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne. Prawda? Sucho, gorąco, polskie drogi nie hamowały, polskie rzeki były wyschnięte, nie stanowiły dużej przeszkody. No i wszechwładza lotnictwa niemieckiego zreparaliżowała ruch wojsk. Natomiast tak jak to jako pierwszy zwrócił uwagę Leszek Maszulski jeszcze, pisząc swoją pracę na 30-lecie
wojny, czyli w roku 69, ona się nie mogła z tego też powodu ukazać. Mhm. Polska no, wykonała swoje zobowiązania sojusznicze, czyli jakby ten mimo faktycznej klęski, no bo w połowie września mamy już Armię Polską w fazie rozbicia niezdolności do prowadzenia działań wojennych na większą skalę, no to tego 15-17 września wojska niemieckie toczą ciągle bardzo ciężkie walki, zarówno w dogasającej powoli bitwie nad Bzurą, jak i właśnie na Lubelszczyźnie, walczą o Warszawę, prawda, Modlin. W związku z czym nie można w momencie, kiedy zgodnie z umową polsko-francuską wojska alianckie miałyby po 2 tygodniach od rozpoczęcia mobilizacji, czyli właśnie tego 17 września uderzyć na zachód. Armia niemiecka była bardzo głęboko wciągnięta w walki. Nie udało się rozbić i zamknąć sił polskich na tym terenie, prawda, na zachód od Wisły, jak planowano. Trzeba było też szczypce uderzenia rozszerzyć na dalsze tereny, prawda, na Bóg. Na Lwów też. I w związku z czym, no, gdyby wtedy nastąpiło to uderzenie, to faktycznie Niemcy byli w stanie szybko wycofać swoich jednostek na zachód. No tak, ale podobno Francuzi i Brytyjczycy wiedzieli o tym porozumieniu, o tym podziale Polski między Hitlera a Stalina i dlatego nie uderzyli. Tu się właśnie obracamy w sferze domysłów, tak? Ponieważ no, wiemy, że Zachód wiedział o układzie Ribbentrop-Mołotow. Natomiast zwracam też uwagę, że nawet tajny protokół układu Ribbentrop-Mołotow nie zakładał formalnie wystąpienia armii sowieckiej po stronie niemieckiej. Tam jest ten podział stref wpływów, tak, prawda, w roku państwo przestanie istnieć na Wiśle przecież. Mhm. Natomiast nie ma mowy nic o udziale w wojnie i też nie wiemy, czy bo wiemy, że faktycznie wiedzieli Amerykanie, dowiedział się także wywiad brytyjski, bo dyplomaci niemieccy przekazali te informacje. Natomiast protokół rozmów sojuszniczych w Abbeville 12 września, gdzie zdecydowano o niepodejmowaniu ataku na zachód, nie daje żadnych wskazówek, czy faktycznie informacja o sojuszu sowiecko-niemieckim tutaj zdecydowała. Wydaje się, z dokumentów wojskowych francuskich, że oni tutaj po prostu się bali. Znaczy, że uznawali, że są nieprzygotowani do wojny, że ten atak nic nie da, ale oczywiście nie można tego wykluczyć, że ta świadomość polityczna też wpłynęła. Chciałem jeszcze, oczywiście musimy już kończyć niestety, ale chciałem zapytać jeszcze, jak historyk ocenia wypowiedź ambasadora USA w Polsce, który w swoim wpisie na Twitterze nawet nie zająknął się, kto był agresorem tej wojny. Niemieckie media też jakoś o tej rocznicy nie pamiętały dziś, ale to może jest okazja na kolejną rozmowę. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za znaleziony czas i za te wszystkie wiadomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Historyk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Tadeusz Paweł Rutkowski, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.